Napad na właściciela kantoru w Tychach. Doszło do niego w czwartek na jednej z mało uczęszczanych dróg w tym mieście. Gdy właściciel kantoru wracał z pieniędzmi, został napadnięty przez kilku sprawców. Według nieoficjalnych informacji złodzieje mieli spowodować kolizję z autem pokrzywdzonego i wtedy go okraść. Tej wersji jednak nie potwierdza na razie policja, która nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat napaści. Wczoraj około godziny 17:40 w Tychach na ulicy Jaskrów doszło do rozboju na właścicielu kantora. Z uwagi na kwalifikację prawną tego czynu, czynności są objęte śledztwem nadzorowanym przez prokuraturę rejonową w Tychach. Policjanci cały czas prowadzą intensywne czynności mające na celu przede wszystkim ustalenie sprawców tego rozboju oraz ich zatrzymanie. Policja nie zdradza też, jak dużą kwotę pieniędzy ukradli sprawcy. Wiadomo jednak, że była ona znaczna.